Czym są licencje Creative Commons? Śmieszne zdjęcie kotka, laurka z okazji Dnia Matki, nakręcony na spacerze film. Zgodnie z prawem to wszystko utwory, a ty jesteś ich twórcą. Internet umożliwia dzielenie się wszystkim, co zrobisz, z kim chcesz i kiedy chcesz. Ty też możesz swobodnie podziwiać to, co stworzą inni. Prawo autorskie określa, w jakim zakresie można korzystać z cudzej twórczości. Zgodnie z prawem, jeśli nakręcisz film z twoim kotem i dodasz do niego piosenkę Rihanny, nie będzie ci go wolno umieścić na YouTube. Nawet jeśli zaznaczysz, kto jest autorem piosenki i skąd ją wziąłeś. Możesz legalnie ściągnąć z internetu zdjęcia, filmy czy muzykę, ale tylko na własny użytek. Nie możesz żadnego z nich opublikować w internecie bez zgody twórcy. A pytanie o zgodę jest zazwyczaj skomplikowane i zniechęcające. Choć tak naprawdę wielu twórców nie ma nic przeciwko temu, by dzielić się tym, co stworzyli. Jakie jest wobec tego rozwiązanie? Możesz wykorzystać licencję Creative Commons. To proste narzędzie ułatwiające dzielenie się swoją twórczością i zarządzanie prawami autorskimi. Oznaczając utwór jedną z licencji, zachowujesz swoje prawa osobiste i określasz, w jaki sposób będzie można z niego korzystać. Jeśli chcesz udostępnić na licencji Creative Commons swoje zdjęcie kotka, musisz się zastanowić, na jakich warunkach chcesz to zrobić. Jeśli zgadzasz się, by inni internauci mogli korzystać z niego bez ograniczeń i zależy ci tylko na tym, żeby wszyscy wiedzieli, że to ty jesteś jego autorem, wybierasz uznanie autorstwa. Jeśli zależy ci na tym, by inni nie mogli zarabiać na twoim zdjęciu, wybierasz użycie niekomercyjne. Jeśli nie chcesz, by ktoś modyfikował twoje zdjęcie, na przykład zrobił na jego podstawie kolaż, wybierasz bez utworów zależnych. A jeśli zgadzasz się na modyfikacje, ale chcesz, by ich efekty były udostępniane w ten sam sposób, co twoje zdjęcie, wybierasz na tych samych warunkach. Te cztery warunki możesz porównać do klocków, z których budujesz licencję Creative Commons. Jeśli więc zależy ci, by wszyscy wiedzieli, że ty jesteś twórcą zdjęcia z kotkiem i zgadzasz się, by inni mogli je wykorzystywać i zmieniać, pod warunkiem, że dzieła, które w ten sposób powstaną, będą rozpowszechniane na tych samych warunkach, co twoje zdjęcia, wybierasz licencję uznanie autorstwa na tych samych warunkach. A jak to zrobić w praktyce? Wejdź na stronę creativecommons.pl. Najpierw kliknij w baner Wybierz licencję dla swojej twórczości. Następnie przejdź do wyboru licencji i postępuj zgodnie z instrukcjami, które się pojawiają. Licencje Creative Commons chronią prawa twórców i w czytelny sposób informują o zasadach, na jakich można korzystać z ich utworów. Możesz znaleźć treści na licencjach Creative Commons za pomocą zaawansowanego wyszukiwania w Google czy w serwisach Flickr, SoundCloud, YouTube i Vimeo.